Witam wszystkich ze stacji Battersea Power Station. Jedną z głównych atrakcji tego obiektu jest winda numer 109. I ona znajduje się tam na górze, na kominie. Winda 109 dlatego, bo znajduje się na wysokości 109 metrów. No i oczywiście zaraz tam pojedziemy i Wam pokażę widoki z góry. No i oczywiście całą podróż windą Wam pokażę, jak to się odbywa. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam na samej górze jest winda, właśnie się wysunęła. No i zaraz my tam oczywiście będziemy. No to idziemy. Idziemy na wycieczkę do windy. Mamy zarezerwowaną godzinę, na godzinę 16. Także myślę, że zdążymy. Wchodzimy do głównego budynku. Muszę poszukać hali. A na pierwszym piętrze gdzieś tam jest wejście właśnie do tej windy. No, hala A jest w prawo, więc ruszamy. O, widzę, tam jest winda 109. Musimy wejść na górę jakoś. No i tutaj mamy naszą windę. No okej, wchodzimy. Na początku jest trochę historii. No i ten niesamowity żyrandol. A tutaj mamy tak wyglądała turbina w tej elektrociepłowni. No i prędkość miała 1601 obrotów na minutę. Temperatura wody 212 stopni Celsjusza. No a tutaj mamy już całą historię po kolei rozpisaną. 1929 rok, powstała pierwsza hala. Następnie w roku 1955 zabudowali kolejną halę. No i słynny rok 77 i okładka zespołu Pink Floyd. To była świnia między tymi kominami na płycie Animals. No i czekamy na naszą kolej. Winda przed chwilą pojechała na górę. Z tego co widziałem, to jest na dwa etapy rozwiązane, bo najpierw się wjeżdża windą na 55 piętro, później trzeba wejść schodami i następnie przesiadka już do tej konkretnej szklanej windy. Ruszamy. Czekamy na otwarcie drzwi. Welcome to lift 109 at Battersea Power Station. Please approach the walls and see how you can ignite the sparks to begin your journey.
the power station. Deep inside the fiery depths of the furnaces. The power station was one of the most advanced of its time, incorporating the latest technology and engineering innovations. At the peak of their powers, the furnaces generated a heat so intense, with an incandescence so bright, it's been said that it was impossible to look at with the naked eye. Battersea Power Station was conceived to address the growing demand for electricity in London in the 1920s, and the site was chosen due to its proximity to the River Thames, allowing direct access to cooling water and coal delivery. To make this electricity, water was pumped directly from the River Thames to the boilers, where it was heated to evaporation, transforming into steam. The steam was then released under such pressure that it created a rush of energy that was harnessed to drive the blades of the giant turbines. Spinning at 1,500 times a minute, a generator was attached to the turbine shaft, converting this mechanical energy into electric power. This steam was then passed through miles of brass tubes, cooling it into water before heading back to the furnaces, ready to be heated once again. Behind everything were the two control rooms of Station A and Station B. Dials and gauges managed the production of this electricity and its distribution across London, even powering the Houses of Parliament and Buckingham Palace. Since being decommissioned in 1983, Battersea Power Station has become a true cultural icon and has sparked a regeneration. Described as a flaming altar of modern power, Battersea Power Station is a towering masterpiece of brick, concrete and steel. The four chimneys remain as totems of the last century's inspiring industrial architecture and as iconic fixtures in the London skyline. Prepare for lift-off, as the northwest chimney offers a glass elevator that takes you up to an unrivaled 360-degree view of London's skyline. Welcome to Lift 109. Please enter the elevators and enjoy the next step on your journey. Jedziemy do góry. No i dotarliśmy na 12 piętro. Meters up to halfway there. Right now, you're at the very top of Brickworks, where we are right now. If you all look up through this little window, you'll see that's the northwest chimney. It's a chimney that we're heading up in just a few moments. To get up there, we're going to be heading 39 steps. Is everybody all okay with that? So what you need to do is just make way for the last one. To the right, you're heading upstairs, and then all the way around the platform. Next to a little fine castle. No i wyprawa.
mamy windę. Musimy iść dalej. Z tamtej strony wysiadają. My tutaj będziemy wsiadać. Możemy wchodzić. A zobaczcie tam do góry. O. Tam pojedziemy. Przed nami tamiza. Idziemy na krąży dalej. Tutaj pociągi jadą do stacji. No i cała panorama Londynu. No i tam mamy całą panoramę Londynu. Nie mam, to zostawiam wam 8 minut, także muszę wam szybko pokazywać, co tutaj widać. Tam widzisz drugi komin, możemy zobaczyć jeszcze następne kominę. Szukałem tej świni między kominami, ale niestety nie widać jej. Osiem minut szybko mija. Teraz będziemy jechali. No tu mamy całą panoramę. Tutaj apartamenty na szczycie tej galerii handlowej z ogródkami. No pięknie tutaj. No ale koszt takiego apartamentu to jest około 16 milionów funtów. Teraz idziemy zajrzeć na Londyn. No, cała tamiza. Okay, so with everyone, we're about to make our way back down now. A tam widać
stację Wiktorię. No i jedziemy. Niestety. Skończyło się. No ale teraz po ciemku światełko się nie świeci. No, jeszcze ostatnie spojrzenie w górę. No i wychodzimy. Schodzimy na dół. Metal. No i koniec wycieczki, teraz jeszcze oczywiście jak zawsze trzeba przejść przez sklep z pamiątkami. Można sobie zakupić jakiś magnesik albo coś. Teraz zobaczymy, co to mają do sprzedaży. Panorama, ale to my sobie zaraz zrobimy panoramę. Mamy bluzy z windą 109, koszulki. Ciekawe jaka cena, nie wiem, nie ma ceny, chyba przy kasie się człowiek dowie jaka cena. O, to jest fajna. A, z Pink Floydem jest koszulka. Świnki od Pink Floydów. O, nie, to są przewieszki wielorski. Tu jest magnesik. Są magnesy. Jeden kosztuje piątkę. No, jednego zakupimy. Na pamiątkę. No? No i mamy pamiąteczkę zakupioną. Tu następna kolejka stoi. No i to wszystko z windy 109. Jeśli wam się podobał tylko filmik, subskrybujcie kanał, lajkujcie, no i nie zapomnijcie o dzwoneczku, który wam przypomni o kolejnym filmie. A dla mnie zrobi trochę dobrej roboty. Na razka, bye bye.